już 10. edycja festiwalu Planet Plus Dog. Jak festiwal rozwijał się i zmieniał przez te lata? Troszkę tak jak postrzeganie filmu dokumentalnego w Polsce. Przez te 10 lat film dokumentalny zdobył bardzo dużą estymę zarówno wśród widzów kinowych, jak i wśród publicystów i dziennikarzy. I my w pewnym sensie byliśmy tego motorem. Pokazywaliśmy co roku najwybitniejsze pełnometrażowe filmy dokumentalne. Jako pierwszy festiwal w Polsce wprowadziliśmy konkurs na pełnometrażowy film dokumentalny, a obecnie czołówka polskich festiwali filmowych też taki konkurs w swoim programie ma. Co roku przyjeżdżają do nas świetni twórcy ze swoimi nowymi filmami. Na masterclassy przyjeżdżają gwiazdy światowego kina, tego fabularnego i tego dokumentalnego. Dokładaliśmy kolejne konkursy, między innymi nadal jesteśmy jedynym festiwalem, na którym odbywa się konkurs dla filmów poruszających tematy ekologiczne. W tym roku z takich nowości to kino kulinarne. Jako też bardzo się tym szczycimy, że Amnesty International przyznaje na naszym festiwalu swoją nagrodę. Jest to jedyny festiwal filmowy w Polsce, na którym Amnesty International, z którym Amnesty International współpracuje. Festiwal odbędzie się od 10 do 19 maja w Warszawie i od 12 do 19 we Wrocławiu i już po raz szósty przez drugi weekend festiwalu 17-19 maja będzie, filmy Planet Plus Dog będzie można zobaczyć w specjalnym programie Weekend z festiwalem Planet Plus Dog w 20 miastach w Polsce. Taką mamy ciekawą pętlę czasową. Ostatni pełnometrażowy film Petera Mettlera, Hazard, Bogowie i LSD, wygrał naszą pierwszą edycję festiwalu w 2004 roku. Teraz Mettler przyjeżdża do nas ze swoim nowym pełnometrażowym filmem, Koniec czasu, wszystko zaczyna się teraz. I jest to bardzo dobra okazja do pokazania szerzej jego twórczości, a jest to twórca wyjątkowy, pracujący zarówno na niwie filmu, jak i fotografii, instalacji, wideo. I tak w Warszawie pokażemy jego retrospektywę oraz dwie wystawy. We Wrocławiu pokażemy jego jedną wystawę i filmy. Tutaj właśnie dochodzi do tego połączenia sceny muzycznej ze sceną filmową. Słynny jazzman Fred Frith 13 maja razem z Peterem Mettlerem w Teatrze Studio zorganizują nam coś w rodzaju, co się nazywa live show, czyli Peter Mettler będzie na żywo miksował muzykę Freda Fritha i ze swoimi obrazami na dużym ekranie. No i właśnie 14 maja to jest taki znowu dzień właśnie wykładów mistrzowskich. Peter Mettler pokaże swoje tajniki, swojego kina, jak to nazywają krytycy kina intuicyjnego. Tego samego dnia, 14 maja, swój wykład mistrzowski będzie miał również nasz drugi gość specjalny, w tym roku Siergiej Łoźnica. Pokażemy wszystkie filmy Siergieja Łoźnicy, wszystkie filmy dokumentalne oraz dwie fabuły, które znalazły swoją drogę do konkursów głównych na festiwalu w Cannes. Rozwój człowiek tak skoro zmienia się. Чтобы до войны один, а войну другой. Переменился. Еще как меняется. Bardzo się cieszę, że coraz większa ilość polskich twórców wybiera festiwal Planet Plus Dog jako miejsce na swoje premiery. W tym roku w konkursie głównym o Nagrodę Millennium zobaczymy dwa polskie filmy. Pierwszym z nich to będzie, można powiedzieć, sześcioletnie dzieło Macieja Drygasa pod tytułem Abu Haraas. Jest to piękna opowieść o nikomu, znaczy nikt tej wioski nie zna Abu Haraas, a już na mapie jej nie ma, bo jest 35 metrów pod wodą i właśnie tę małą społeczność
ukazuje nam Maciej Drygas w tym filmie. Drugim polskim filmem będzie debiut pełnometrażowy Michała Bilawskiego, Mundial 82 gra o wszystko. Myśmy zamachnęli się na najsilniejszy system świata, no i ten system na razie wygrywa, no, że to normalne, że nie nasadzają. Myśmy się przede wszystkim zastanawiali, jak dalej będziemy funkcjonować, jak dalej będziemy żyć. Trzeba było grać, robić swoje, być cicho, a jak się człowiek wychylił, to mógł ponosić jakieś konsekwencje. Również w konkursie o Nagrodę Magicznej o godziny dla filmów średniometrażowych będziemy mieli dwa wybitne polskie filmy, tak już mogę powiedzieć. Nowy film Bartka Konopki i Piotra Rosołowskiego, Sztuka znikania, który, warto tutaj też powiedzieć, będzie filmem otwarcia 10. edycji Planet Plus Dog, oraz film małżeństwa Sasnali, film dokumentalny pod tytułem Aleksander. Oprócz tych filmów mamy również w konkursie o Nagrodę Magicznej Godziny film Joanna ze Szkoły Wajdy, długo oczekiwany film o autorce bloga Chustka, która już od nas odeszła. A w sekcji nowej sekcji filmowej w tym roku Oblicza Fotografii zobaczymy bardzo interesujący film Czarna Skrzynka o naszym wybitnym fotografie Tomaszu Tomaszewskim. My zawsze z takim rocznym opóźnieniem, ale pokazujemy te filmy, które nagradzamy na Łodzią po Wiśle. Oczywiście przyznajemy nagrody dla najlepszej etiudy dokumentalnej Łódzkiej Szkoły Filmowej. I tak też było w tym roku. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli pokazać film Anieli Gabriel. Film Rogalik był naszym zwycięzcą konkursu etiud dokumentalnych na Łodzią po Wiśle w zeszłym roku i bardzo się cieszymy, że będziemy mogli go w tym roku zobaczyć. Jest taka ciekawa sytuacja, że w tym roku wracają do nas reżyserzy, którzy w poprzednich latach zdobywali nagrody u nas, czy to w konkursie głównym, czy w konkursach innych. I tak na przykład wraca do nas Peter Liechti, szwajcarski reżyser, który zdobył nagrodę Millennium za film Odgłosy robaków, zapiski mumii w 2009 roku. Wraca Jung Chang, Kanadyjczyk chińskiego pochodzenia, który wygrał w 2008 roku znowu nasz festiwal za filmem W górę Yangtze. Teraz zaprezentuje nam bardzo piękny film Łowcy owoców, a po projekcjach będzie się dzielił z publicznością wielkim, wspaniałym Jackfruitem. Proszę Państwa, no jak już wspomniałem, będzie z nami Peter Melter, który wygrał swoim filmem pierwszą naszą edycję. Na pewno nie można zapomnieć o Francuzie Nicolasie Philibert, który będzie prezentował w konkursie głównym swoją nową produkcję pod tytułem Kocham Radio. Alan Berliner, świetny, dowcipny amerykański reżyser, przedstawi nam swój nowy film, który już był nagradzany na całym świecie przez jesień i zimę. Także będzie to takie trochę spotkanie mistrzów w tym roku szczególne. Także bardzo serdecznie zapraszam. Program jest niezwykle interesujący. I tak jak powiedziałem, 60 imprez około filmowych, także naprawdę jest w czym wybierać.